Uważam, że Świt zasłużył na 3 punkty w tym meczu. Borusowi się nie należał karny absolutnie. Nasz bramkarz zapał czystą piłkę. Nie wiedziałem, że w Rzeszowie Święty Mikołaj przychodzi 20 listopada, bo jest chyba 6 grudnia. Pracę sędziów nie będę oceniał, bo wiadomo, że dostanę znowu jakąś... Czy 21. Nie będę oceniał pracy sędziów, bo to szkoda, bo to jest poniżej krytyki takiego karnego, widzę w takim meczu. Uważam, że ten mecz był na szczycie, w ciężkich warunkach. Tak widziałem. Uważam, że Świt zasłużył na 3 punkty w meczu. Dziękuję. 19 minuta spotkania. Bramkarz Wesji Bartłomiej ukarany został żółtą kartą. I druga żółta kartka także dla zawodnika Świtu, dla Grzegorza Kolcińskiego, numer 32. Myślę, że remis, czy jest wynikiem sprawiedliwym, czy nie, trudno powiedzieć. Na pewno cieszy punkt z liderem u siebie i tak jak powiedziałem wcześniej, z tego miejsca chciałbym swoim zawodnikom bardzo podziękować za całą rundę. Podziękować za rundę chłopakom, bo uważam, że zespół wykonał kawał dobrej roboty. 34 punkty, 13 meczy bez porażki. Myślę, że za to właśnie tym chłopcom należą się słowa uznania. Co do komentarza trenera, czy komu się należą 3 punkty, to ja chciałem przypomnieć, że praktycznie Świt zagroził nam raz, w drugiej połowie w ogóle nam nie zagroził. Strzelił bramkę po aucie, gdzie praktycznie to nie była sytuacja stworzona przez Świt, tylko przez nas. Jeżeli chodzi o rzut karny, nie chciałbym się wypowiadać na ten temat, ponieważ stałem z tyłu i nie widziałem. Jeżeli sędzia go podyktował słusznie czy niesłusznie, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Chcę również powiedzieć, że Sebastian Hajduk miał 2 bardzo dobre sytuacje, praktycznie 100% do zdobycia bramki.